siedzi na krzakach, na drzewie. Udało się? Teraz wietnamska zagadka, kto wie co to jest? Pytania też nie pokazują żadnych miejsc. No to nie mówimy dzień dobry, właściwie ja mówię dzień dobry, bo Ola jeszcze idzie. Chciałem panią orżnąć na 50 tysięcy, ale mi jest z tym źle. Ja mówię cześć jeszcze raz. A ja mówię si ciao. Już się witałeś, tak? Tak. O ty. Idziemy? Si ciao. Idziemy dalej wzdłuż morza, ale tylko chwilowo. Dzisiaj wytyczyliśmy trasę pieszą, więc nie będziemy jechać ruchliwymi drogami, na to się bardzo cieszę. Mam nadzieję natomiast, że te drogi, które... Ta droga, którą wytyczyliśmy... Są przejezdne, no przede wszystkim. A po naszej prawej stronie taka wisienka na torcie tego pobytu w tej wioseczce. Widoki na te skałki. No cudnie, po prostu cudnie. A, chyba nie powiedzieliśmy. Nasz przybytek ile kosztuje? Czy powiedzieliśmy to? 250 tysięcy. Ja przy rozliczaniu się zwróciłem na to uwagę, bo... Prawie, że panią morżnąłem, dałem jej 200 tysięcy. Ale nie wszystko się wyjaśniło. Spało. Nie mogę zapłacić 200 tysięcy, daję 200. Przejazd. Na skróty. No ja jestem bardzo ciekaw, czy my damy radę tu przejechać, czy nie. Czekamy! Tak, całkiem interesujący jest tutaj ten przejazd. Hodują tutaj jakieś zwierzaki. No, głównie krewetki z tego co widzę, bo tak jest, że te stawy są w charakterystyczny sposób napowietrzane. Bardzo mocno wieje. Jestem zdziwiony. Cincia! Niesamowite są te chaty, które... Kurde, nawet autem tu dojechał. Szczególnie fajnie właśnie wyglądają te... drzewa palmowe. Ja rzeczywiście się zastanawiam, czy rosną tam kokosy. A my jedziemy cały czas wzdłuż takich kanałów, stawów hodowlanych. Domostw, wszystko na zmianę. W ogóle na prawo mamy taki las namorzynowy i tuż za tym lasem, jakieś 50 metrów stąd, jest ocean. No i kolejne domostwo. Kurczę, nie wiem jak oni funkcjonują w tych, pod tymi dachami z takiej blachy falistej. Przecież ta blacha się tak nagrzewa. W tej chacie musi się robić mega gorąco. Mam zastanawiać, czy my rzeczywiście tutaj przejedziemy, bo ta ścieżka robi się naprawdę coraz węższa. Co? Mówisz, że damy radę, tak? Bo ta ścieżka już się zrobiła naprawdę wąska. No i co z tego? Uważam, że ja na pewno jeszcze przejdę, bo jest cały czas ścieżka. Niby tak. Też niesamowite dla mnie jest to, jak się szybko zmienia roślinność. Jeszcze przed chwilą palmy, bambusy, a teraz przejeżdżamy, są drzewa liściaste. Trochę jak... No, trochę jak w Polsce. No kochanie, miałaś rację. Mamy asfalt. Wyjeżdżamy z tych
podstawowych dróżek. Cincia. Nazywa malownicza droga. Po lewej stronie góry, po prawej palmy, ocean miło zawiewa. Jeszcze słońce jest za chmurą, więc całkiem fajnie się pedałuje. Życie na... Chciałem gdzieś przedmieścia. Życie na wiosce. Bardzo spokojnie, bardzo cicho. Małe knajpki, tak jak tutaj. Ja nie wiem w ogóle, czy to można nazwać knajpką, ale ja bym chciała pokazać ochronę przeciwsłoneczną. Mianowicie często zawieszają tak po prostu tkaniny, gdzieś się zawiązują, no tutaj w tym przypadku do słupa, do jakiegoś drzewa. Mhm. I póki słońce intensywnie świeci, dalej mamy pranie. Jest cień, tak. A my, no tak trochę z braku laku, zatrzymaliśmy się na śniadanie i jemy to samo co wczoraj. Nie wiem, czy też tak macie, jak jesteście głodni, to większe poziomy irytacji się włączają i po prostu my często zaczynamy się kłócić bez sensu. Ale no mam nadzieję, że jak zjemy już wszystko, będzie w porządku. Kłótnie rozejdzie się po koście. Tak, a bańso dla tych, którzy nie wiedzą, nie słyszeli, to jest taka forma naleśnika, smażona w łuku i mamy, o jakiś akurat insekt mnie tu wpadł, i mamy tutaj krewetki, kiełki fasoli mung i też jest fasola mung. Tak mi się wydaje, że to jest, tak, fasola mung, ale w... No po prostu fasolki, nie kiełki, a fasolki. Mamy do tego sos z piklami i też różne zioła, liście, sałaty i to można albo sobie wymiksować wszystko razem, albo zawijać. Ja lubię zawijać. Ja zwrócił uwagę jeszcze tutaj na te zioła, które dostajemy. Jednak warto dobrze je oglądać, tak jak tutaj w tym przypadku są jakieś pajęczynki. Co tam? Więcej białka, nie? Jedno bańso kosztuje 10 tysięcy, więc złoto 80. A my zamówiliśmy 3. Teraz wietnamska zagadka. Kto wie, co to jest? No, mamy tutaj pojemnik po najprawdopodobniej oleju. Ale dlaczego on tu jest zawieszony? Tak kminiłem i zakładam, że to jest po prostu rynna. Czyli tutaj sprowadza się woda, płynie sobie deszczówka i ta deszczówka płynie do tego zbiornika, a następnie takim, nazwijmy to, wężem płynie dalej, aż do beczek. Wei Chan. Yes, Wei Chan. Wei Chan, nice Wei to Chan. Meet you, Wei Chan. Dziewczyna się dosiadła, bo chciała koniecznie z nami zdjęcie. I teraz sobie coś tam gaworzymy, ale tak bardzo minimalnie. Ale poruszenie jest całej rodzinie. Ono tutaj mieszka. Tam gdzieś jest też jej mama. No fajny klimat. Podoba mi się to, że one, tej Wietnamki są takie bezpośrednie w stosunku do na przykład mnie. I gdzieś tam łapią mnie za ramię, za udo, tak... Lubisz to, co? Lubię to. Wiemy, że najwięcej przyjaźni zawieramy na skrzyżowaniach, bo tak, dojeżdżamy do skrzyżowania, to co, w prawo czy w lewo? No właśnie, i w tym momencie... Ludzie się zatrzymują i zagadują, a skąd jedziemy, a gdzie, a skąd jesteśmy i tak dalej. No i przed sekundą mieliśmy spotkanie z facetem ze Stanów. Jechał na motorze z Wietnamką pewnie. I właśnie zaprosili nas do swojej kafejki. Tutaj po lewej stronie. No to jesteśmy. Last year, I came here for Tet last year. Uh-huh. And so we have a Tet this year.
here, mm-hmm. part-time in the States. So but it's easy to stay for foreigner here in Vietnam? Oh yeah. Yeah? Yeah. We just went and I just checked in with the police station. Yeah. And I got my passport, uh-huh. address. Z tego wszystkiego karta nam się zapełniła, jak zaczęliśmy rozmawiać z Danem i z Tam, jego żoną. Gadaliśmy z nimi ponad godzinę. No, temat był wspólny, bo Dan też rowerowo lubi jeździć, więc... Tak, były wspólne tematy do rozmów. Nie, aż morda boli od z ciągłego uśmiechania się. Tak, ale było bardzo sympatycznie. Okazuje się, że... Dan przyleciał do Wietnamu, poznał w stolicy, w Saigonie dziewczynę. Hello, Xin Chao. Nie wiem, czy w końcu z nią wziął ślub, czy nie. W każdym razie, no, są razem, tak? Będą mieli dziecko. I no, widać, że jest cały podekscytowany i Wietnamem, i podróżowaniem, i właśnie rowerami. Sam ma w Stanach rowery. Podróżuje. Pokazywał zdjęcia, jak tam w Da Nang jego jacyś tam znajomi wzięli go właśnie na wycieczkę rowerową. A on w ogóle jest co? Z Ohio, tak? Czy z... Idaho. Idaho. No lubimy takie spotkania, no bardzo sympatyczne. Życzę sobie i wam, żeby było takich więcej. Dobre pytanie. Natomiast faktem jest to, że często są właśnie takie przejazdy po tych kanałach mostami, bo się kończy droga, tak jak przed momentem. Ja myślę, że pojedziemy tam prosto i za chwilę gdzieś odbijemy, albo pojedziemy teraz tą stroną. Zjedźmy kawałek i się rozejrzymy. Hello! No cóż, jednak z powrotem przez most. Jedziemy dalej. Ola teraz zabawia się. Udało się? Trzymaj. Co daj maszyna? Teraz wam pokażę dokładnie, jak to wygląda. To trzymaj w pewnej odległości, na przykład okay. takiej. I to jest jakaś tam inna odmiana tamaryndowca. Dokładną nazwę wam podamy. Będziesz w środku, jeść? Tak, jest pestka. Ta akurat jest z robakiem, to może tego nie. Ale wezmę drugą. I one im dojrzalsze, tym bardziej się przebarwiają na czerwono, te łuski. Ale w środku wielmo delikatnie się tylko przebarwia. I tu jest taka pestka. Taki trochę cierpki, ale delikatnie słodki smak. Nie ma tak owoce prosto z drzewa. A co? I jest taki bardzo dziurowaty. Taka i cierpki, więc ta konsystencja jest taka, że trochę trudno się to przełyka. A ja jestem pod wrażeniem, jak ta mała tutaj operuje tym kijem, tą tyczką i poluje. Droga jest, bym powiedział, dość wymagająca i nie jedzie się zbyt wygodnie. Aż nie chcę być w skórze tego faceta, który prowadzi ten pojazd przed nami. Zjechaliśmy z tej bumpy drogi, była naprawdę very bumpy. Ciężko się jechało po tych kamlotach i teraz jedziemy wzdłuż jakiejś kolejnej wioski.
sumie ja już się tak powoli rozglądam za jedzeniem. No i takich właśnie kanałów będziemy widzieli coraz więcej. Hello. Ponieważ przedostajemy się w głąb delty Mekongu. Droga się zmienia, a to z takich betonowych płyt w takie betonowe płyty. No, na szczęście tutaj mamy równą i twardą drogę. No i co, mamy kolejny most. Tam już taką cienką uliczkę. I bardzo fajnie wygląda. Kanał jest cały czas prosto. Aż nie widać końca. Małe, wąskie ścieżki, tak jak chciałaś. Proszę, niczym droga rowerowa. Hello. Tam jest po prostu droga w budowie i trzeba objechać. To będę bardzo ciekawy, jest ten objazd. Hello. Prawdopodobnie jakąś tamę budują. Polepszają tą groplę. Ta oryginalna chata. Cała z liści. Ciao. Kurczę, moglibyśmy bez końca chyba tutaj komentować te przejazdy po tych mostach. Cały czas. I teraz pytanie. W prawo czy w lewo? Hello. No to znak. Tak spowodował moją taką refleksję, że w zasadzie tutaj ludzie nie mogą mieszkać albo nie mogą posiadać samochodów, no bo w jaki sposób, gdzie je parkować, co z nimi robić? O to właśnie lotto, te drogi są wąskie takie, że ledwo się mieszczą wymijające dwa motory. Ja zademonstruję. Albo dwa rowery. Oj, dziewczynka się zatrzymuje. No, są bardzo wąskie. Tam młody robi kubkę, a ja chciałem wam pokazać banany. Jak fajnie sobie rosną. Można powiedzieć, na wyciągnięcie ręki. Hello. Mam wrażenie, że ludzie tutaj są jakby byli na corocznej, całorocznej działce ROD. Tak, tak, masz wrażenie? Fajne. Spoko, nie? No. Muzyczka leci, żarcie się grilluje, wszędzie zielono. Bananowce. Kokosy. Domki takie prawie letniskowe. Hello. Bye bye. Czy tu nie jest urokliwie? Praktycznie w każdym domostwie coś do nas zagadują, uśmiechają się. Albo leją. Albo leją. Co te białasy tutaj robią na rowerach? Południe. Ciekawe, czy tu mają nazwę ulic. Nazwałbym to bananową drogą. Dojechaliśmy do jakiejś świątyni. Ale wygląda na taką opuszczoną świątynię. No, muzyczka gra.
wiedział. Część budynków jest taka tutaj zniszczona, opustoszała. Z mnichami teraz będziemy robić sobie sesję zdjęciową. I wchodzić do tajnego przejścia. Chłopaki nas przeprowadzili tutaj przed wizerunek Buddy, żeby porobić sobie zdjęcia. Pojawiło się chłopaków coraz więcej. Chcą chyba jeszcze robić sesję zdjęciową. Zajęło nam to no już z 5 minut. Jeszcze? Okej. Jedną sesję mamy ze sobą w świątyni. Prowadzą nas w kolejne miejsce. Jeszcze coś tam pokażą i pewnie zrobią sobie kilka zdjęć. Tutaj oto mam wrażenie z tej całej inscenizacji, żeby porobić sobie trochę zdjęć, ale co niektórzy mnisi robili sobie selfie z nami w tle, to też fajnie. Tak, właśnie czułem się jak taki celebryta, któremu każdy chce zrobić zdjęcie, ale widziałeś, ile oni mieli tych smartfonów? Chyba każdy miał smartfona, no i każdy robił zdjęcia tym smartfonem. A tu naszą uwagę przykuły bawoły wodne. Ale im musi być przyjemnie. Sobie siedzą w wodzie. Niesamowite jest, że ta droga cały czas prowadzi wzdłuż linii brzegowej. Na prawo jest cały czas ocean. I tak trochę tylko dojeżdżamy do tej linii brzegowej i odbijamy. I dojeżdżamy i odbijamy. Najprawdopodobniej wszystko jest zalane w jakiejś tam porze. Teraz utrzymują tą wodę, żeby nie spłynęła. Mamy teraz przerwę. Chciałbym powiedzieć w szczerym polu, no ale w szczerym polu w sensie, że nie ma tu nic do jedzenia, więc spożywamy ciocha, które zakupiliśmy kilka dni temu. No i po prostu ratują nam dubsko. Odliczamy już kilometry, ile nam zostało do głównej drogi, kolejnej kolejnego miasteczka. Miasteczko właśnie, jak wspominałem, jest gdzieś tam przy głównej drodze, jakieś 3, może 4 kilometry. Interesujące są te drzewka, ten lasek. W ogóle cały czas jedziemy wzdłuż takiego jakby kanału. Oni tu mają taki sposób, że robią te kanały nawadniające i one są idealnie proste. Jechaliśmy. A już w końcu mamy to. Kurde, głodni jesteśmy jak nie wiem co. Dlatego szamanko raz, dwa, osiem. I mamy kom. Standardowy obiad, to co Mariusz zażera się tym od dobrych 2 tygodni prawie, no nie. Od czasu, kiedy dotarliśmy do Wietnamu. Czyli mamy tutaj wieprzowinę grillowaną, taka karmelizowana, mamy też jajko w postaci takiego powiedzmy omleta. Jest też ogórek, pomidor, sałata i to wszystko na ryżu. Do tego mamy wywar z kolendrą i ze szczypiorkiem. I jeszcze mamy do tego sos rybny. I mamy kierowców, którzy cały czas trąbią. Ale to jest Wietnam. Zobaczcie, ale jest bardzo dobry. Powiedz, jak smakuje. Wspaniałe. Autobus zajechał właśnie na przystanek. Jedzie z Reagia, nie wiadomo gdzie. Koszt 18 000 dongów, ale to był chyba jego docelowy
przystanek, bo widzę, że się zatrzymuje, kierowca wychodzi. Ciekawe było to, jak z głównej drogi przejechał i po prostu się zatrzymał, zaczął cofać manewry. Z jakąś mieścinę, jakieś miasteczko. Obok szkoły i właśnie zakończyły się zajęcia. Jest gwar, jest ruch nieprzeciętny. Mnóstwo rodziców na motorach odbiera swoje dzieciaki, między innymi tam. Można zobaczyć, jak stoją i czekają. Yeah! Hello! My tym bardziej stanowimy nie lada gratkę, przyjeżdżając tutaj wśród dzieciorów. Zresztą Stasiek też widział. Tak, ale przerwa była spora. W końcu zatrzymaliśmy się w kafejce. Ja tam nawet na chwilę zasnąłem na hamaku. Ola pracowała. I teraz jedziemy dalej. Mamy do zrobienia kilkanaście kilometrów. I tam pewnie znajdziemy miejsce do spania. Póki co podziwiamy tutaj proste kanały Mekongu, ruchliwe ulice Wietnamu. O, żeż kurczę. Więc jest tu ptaki harmider, tyle się dzieje. Walec za walcem jeździ. Ciężarówki. Teraz coś na sygnale. Ale tu wszystko fajnie wygląda, zawsze tam na lewo. Czujesz, jak się na chwilę cicho zrobiło? A nam zostało jeszcze z jakieś 10 km. Tak jedziemy i podziwiamy, co tu się dzieje po lewej i po prawej. Chociaż nie ma co ukrywać, że ta droga nie należy do najprzyjemniejszych. Ilość ciężarówek, autobusów, takich jak te na przykład. Jest sporo. Poza tym jest droga, można powiedzieć, w budowie. Więc tym bardziej, jak zjeżdżamy na pobocze, no to jest żwir. To jest tak. I bumpy. Zaintrygował nas pan, który siedzi na krzakach, na drzewie. I zrzuca liście, ale nie mamy pojęcia po co. O co chodzi? Zbliża się TED. Pamiętasz, w zeszłym roku też zbliżał się TED i sprzedawali kwitnące drzewka. A było tak, no. Że on obrywa liście po to, żeby cały wzrost poszedł w pędy i będą pędy, w pączki i będą kwiaty. To będzie TED. TED? Maja. TED? Maj. Maj. TED. TED. Okej. Dotarliśmy do tego miasteczka. Nie wiem jak to, ale mi się tak chce pić, także zatrzymaliśmy się pani tutaj. Przygotuje nam kokosa do picia. Dawno nie było drogi w budowie, prawda? Ale ciekawy jest ten wiadukt nade mną. Tam normalnie przejeżdżają motorki. O, tak jak teraz. Tak, a my cały czas jesteśmy w tym miasteczku. Jedziemy teraz główną drogą, wypatrując guesthouse'u, czyli Nangi. Tak, trafiliśmy do takiego Nangi bardzo budżetowego. Pokoje są tutaj po 120 tysięcy wietnamskich dongów, czyli no niecałe 20 zł, ale si ciao. A jaka cena? Mniej więcej taka jakość.
Więc może uda mi się znaleźć coś lepszego jeszcze. At this moment, thank you. Maybe we'll be back later. Yes. Okay, bye bye. W tym miasteczku znaleźliśmy jakieś 4-5 miejsc do spania. Wszystko takie, jak my to mówimy, trochę norki. No i mamy dylemat. No co, no wybieramy najmniejszą norkę z możliwych. Tak. Jeszcze próbujemy tu coś desperacko innego znaleźć, ale... Tu impreza. Wesele. Wesele, a tu mnie zaintrygowały korty tenisowe. Prawie się udało. I tak jeździmy, szukamy i złapał nas po prostu zmierzch. No nie jest łatwo. Nic tu za bardzo nie jest opisane. Mapy Google też nie pokazują żadnych miejsc. Więc pozostanie nam chyba spać na dworcu. Pod chmurką. Oto nasza dzisiejsza norka. Może bez komentarza. Śmierdzi tak sobie. Albo internet, pachnie tak sobie. Internet śmiga. O dziwo, znaleźliśmy w końcu coś z niezłym internetem. I za to płacimy, uwaga, uwaga, 27 zł. 150 tysięcy dongów. Mhm. I naprawdę staraliśmy się, bo chyba z półtorej godziny szukaliśmy jakiejś miejscówki. No nic to. Ale jest po prostu mała mieścina i za dużo do wyboru nie ma. Teraz czas kolacji. Czas naszej kolacji. I z tego miejsca jemy zupy. Mamy to i mamy bumbąkę. Tak? Chciałeś? Co, ja w końcu nie wiem, ale to prawdopodobnie jest bo-gio. To jest twoje, tak myślę, bo ty chciałeś z chrząstkami. No dobra, nieistotne. Kochani, to tyle z dzisiejszego vloga. Jak wam się spodobał film, to kciuki w górę. Skomentujcie, jak macie jakieś pytania, to czekamy, chętnie odpowiemy. I subskrybujcie, ci, którzy jeszcze nie zasubskrybowali. Trzymajcie się ciepło, to pa. I szerujcie. Pa, pa. Wietnam. A te krewetki zdaje się w takich koszach. Oh, very good. W kształcie Buddy.